Zapiekana tortilla z kurczakiem, guacamole i salsą pomidorową. To można powiedzieć sztandarowe smaki Meksyku, więc zapraszam na małą kulinarną podróż do tego kraju. Przygotowanie zaczynam od pokrojenia dorodnej piersi z kurczaka na kostkę, mniej więcej o boku 1,5 cm. Przekładam do miseczki i przyprawiam solą, sosem Worcester i oczywiście sosem chili. Wszystko dokładnie mieszam za pomocą własnych rąk. Odstawiam na kilka minut, żeby przyprawy i mięso się lepiej ze sobą zapoznały. W tym czasie przygotowuję warzywa, zarówno te do smażenia, jak i te na salsę. Paprykę kroję w paski do smażenia i w kostkę na salsę. Podobnie robię z żółtą papryką, a także przygotowuję cebulki, dymki, białe części i zielone kroję na salsę. A po więcej ciekawych naszych przepisów zapraszam Was oczywiście na naszą stronę www.kulinarnatv.pl. Ale my wracamy do pomidora. Kroję go na cząstki i oczywiście nie zapominam o mocy. Kroję papryczkę chili, dosyć drobno. I czas na salsę. To nie znaczy, że będziemy tańczyli, ale będziemy blendowali. W blenderze umieszczam pomidory, paprykę, papryczkę pepperoni, cebulę, dymkę, skrapiam cytryną, oliwą z oliwek, solę, pieprze do smaku i blenduję. Salsę mamy gotową, no to wracamy do mięsa, które ładnie nam przeszło przyprawami. Rozgrzewamy patelnię z oliwą i wrzucamy kurczaczki. Jak nam się już lekko zetną, dorzucamy paprykę żółtą i czerwoną. I smażymy tak 4-5 minut. Na drugiej patelni kładziemy placek tortilli, smarujemy obficie guacamole, na które przepis oczywiście znajdzie się na naszej stronie. Dodajemy nasze kurczaczki z papryką i nie zapominamy o naszej salsie pomidorowej. Dajemy jej dosyć sporo. Tortille zawijamy z obu stron, a na wierzch układamy paseczki pociętego sera żółtego. I takie zawiniątko wędruje razem z patelnią do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na mniej więcej 5 minut. Po tym czasie wykładam na talerz i posypuję świeżym szczypiorkiem i świeżą kolendrą. Zapieczony ser z tortillą, soczysty kurczak, wspaniałe guacamole i pikantna salsa to Meksyk w pigułce. Przekonajcie się o tym. Koniecznie robię to w domu.